Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a ty słuchasz podcastu rowerowego. Podcastu, w którym znajdziesz mnóstwo wkręconych historii, które powstają dzięki pasji połączonej z napędem ramą, kołami, kierownicą, no i oczywiście osobą. No dobrze, no to tutaj dochodzimy do punktów, w którym my już jesteśmy wrażliwi na to, co chcemy hmm? uzyskać, i pewne rzeczy zaczynają mieć dla nas znaczenie. Każda rzecz, która ma poprawić ten obraz, wydłużyć Czas podróży. Bez dołożenia do tego jakiejś otoczki, wyjdzie na to, że na przestrzeni, powiedzmy, nie wiem, 100 opublikowanych zdjęć, będziesz miał 100 praktycznie takich samych. Media. Produkcja oryginalna Airborne Media. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu rowerowego. Tym razem będziemy gadać znowu z Przemkiem i z Marcinem, bo ostatnio z nim rozmawialiśmy o lajkoniku i festiwalu z wokół um, wyścigu rowerowego. Tym razem porozmawiamy o mediach rowerowych, czyli o tym, jak zadbać o to, że jeżeli już jedziemy na jakąś wycieczkę, jedziemy na jakąś wyprawę, na wyścig. Eskapadę. Eskapadę, cokolwiek, to w jaki sposób zadbać o to, żeby te nasze wspomnienia były zapisane w sposób Ładny. interesujący dla innych. Ty dalej Ładny. chcesz ich inspirować, żeby oni coś robili, Zawsze. jeździli. Okay. Przemek, co robimy źle? Wszystko. I dlaczego mamy to robić lepiej? Od razu, że źle. No to nie jest do końca tak, że źle, tylko często brakuje nam jakiejś wiedzy merytorycznej i tutaj można się oczywiście podszkolić z zasad ekspozycji, kompozycji yy, obrazu. Taka wiedza techniczna, którą no, poprawia po prostu każdą jakość zdjęcie, nawet z telefonu. Więc zacząłbym od podstaw. I to jest chyba najważniejsza rzecz, bo dobre zdjęcia można zrobić, czy dobry materiał, naprawdę wieloma rzeczami. Niepotrzebna jest super topowa kamera czy telefon, żeby móc zrobić dobry, dobrą pamiątkę z, z jakiegoś wyjazdu. Mm -hmm. No okej, okay. ale teraz, jeżeli, jeżeli tak by było, to Fuji, aparat Fuji X100V byłby dostępny, leżałby na półkach, a nie jest trudno go kupić, bo jest najbardziej TikTokowo, instagramowym aparatem. W Najlepszym tej chwili na ziemi. Obecnym, tak? No tak, no nie kupisz go. Używki są po 8 tysięcy, bo ma fajne filtry i robi zdjęcia, które wyglądają dobrze na Instagramie. No dobrze, no to tutaj dochodzimy do punktów, w którym my już jesteśmy wrażliwi na to, co chcemy hmm. uzyskać i pewne rzeczy zaczynają mieć dla nas znaczenie. No, ale wiesz, wiesz, o co mi chodzi, że jakby kupujemy aparaty, kupujemy urządzenia, kupujemy sprzęty. Ja myślę, że w każdej branży jest tak, że się przychodzą tak samo jak pytają, a na jakim rowerze jeździsz, żeby wygrywać maratony, tak samo przychodzą i pytają, a jakim aparatem robisz zdjęcia, bo ci wychodzą takie fajne. No nie mów, że tak nie jest. No tak jest, no, bardzo często nawet słyszę w swojej pracy, że ktoś mi mówi, że twój aparat robi fajne zdjęcia. No. Co jest chyba dla fotografa czy filmowca jednym z najgorszych komplementów, które można wypowiedzieć, bo my czujemy jednak, że to my robimy i odpowiadamy za efekt końcowy, Natomiast fakt jest taki, że dobry dobór sprzętu może Ci naprawdę pomóc. Zwykło się mówić w branży, że najlepsza kamera to jest ta, którą masz przy sobie. Więc to tutaj bym kierował się poręcznością i tym, czy tobie się łatwo z czegoś korzysta, czy ogarniasz menu, czy to jest dla ciebie intuicyjne, czy te filtry są dla ciebie łatwe w użytkowaniu, bo sprzęt nie może Ci przeszkadzać. To w ogóle mhm. podstawa. Dlatego, że czasami masz. Ułamek sekundy na to, żeby zrobić zdjęcie, żeby uchwycić ten moment. Ja pamiętam sytuację, gdy kiedyś jako turysta wchodziłem na Kasprowy Wierch i gdzieś tam już pod samym szczytem spotkałem Misia. Miałem akurat film, aparat do testów jakiejś tam marki, i on był dla mnie nieintuicyjny, no bo nie ten, z którym na co dzień pracuję. Ja przestawiłem w jakiś automatyczny tryb ten aparat, zrobiłem zdjęcie, którego nigdy nie, opu nie opublikowałem, bo tam jakaś zielona winieta, totalnie zepsute, jeszcze bez rawów, bo spanikowałem, że ten misio, a w zasadzie mama misia zaraz mnie pożre. I okazało się, że gdybym miał inny aparat, taki, który, z którym jestem zaznajomiony, pewnie bym nie zepsuł tego kadru i miał fajne, pamiątkowe zdjęcie miśka, który był 5 metrów ode mnie. Mhm. Więc tutaj to przede wszystkim... To się może powtórzy. Nie wiem, czy chciałbym znowu spotkać Misia w Dziczy, bo może się inaczej skończyć. Nieważne, jaki będę miał aparat. Więc sprzęt, który, ma, który mamy rozumieć no i dalej będziemy szli w to, żeby zadawać pytania. Internet teraz jest dobrym, wbrew pozorom medium, do tego, żeby zadawać takie pytania techniczne. Pytając to, co będziemy robić, i najlepiej, jaki chcemy uzyskać efekt, i jest szansa, że branża nam odpowie. Oczywiście pewnie będzie część odpowiedzi sponsorowanych, czy takich bardzo sprywatyzowanych, i one nie zawsze będą najlepsze dla nas. Bo ktoś, kto będzie udzielał tej informacji, fajnie gdyby się zastanowił, postrawił się w czyjś skórze, potrafił wejść w cudze buty, hmm. i zastanowił się, czy to dla ciebie, dla przykładu, ten aparat będzie na pewno odpowiedni, bo mówisz tutaj o, wspomniałeś Fuji. I oczywiście Fuji daje piękne kolory, jest super aparatem i w branży jest bardzo ceniony, ale dla mnie na przykład personalnie jego menu jest na tyle nieintuicyjne, że wszystkie zalety, które ma Fuji obrazkowe, odchodzą. Panie, ale jakie menu? To auto i pstrykasz. nie? Tylko. Mogę jeszcze zmienić obiektyw maks moich możliwości. No, jakby... no bierze, bo to, to na to z takiej perspektywy, jakby rozumiem, że z twojej perspektywy profesjonalisty, to jakby Zmienianie ustawień i w ogóle grzebanie na środku w tym aparacie codzienny. jest codzienny. Jest do czegoś potrzebne, no nie. Ale już mówisz, spe... mówisz o gościach, takich jak my, że Piotrek będzie może jechał pierwszy maraton, a ja sobie gdzieś tam jadę, nie mam żadnej wiedzy. Po prostu mam nacisnąć guzik, to się kameruje, tak? Dawaj, Maniek, to już się kameruje! Potem ty masz to złożyć. I wiesz, bo, bo to jest tak, ja się wychowałem na zenitach, na, wiesz, ustawianiu no tak. przysłony, Doka światłomierzach 5. i tak dalej, i w ogóle, jakby spoko, ja ogarniam te rzeczy, nie? Jakby wiem, wiem, co one znaczą, jak tam jest napisane 1600 i tak dalej, to ja wiem, o co to chodzi, jak jest czas przesłon, ja, okej. Okay. Ale w rzeczywistości, jak, jak jadę gdzieś rowerem i widzę fajny widoczek, i myślę sobie tak, a to bym sobie wrzucił na Insta, że, że fajne zdjęcie. Wyciągasz komórkę. To wyciągam komórkę, ale coraz częściej właśnie ta komórka gdzieś mnie zaczyna mierzyć trochę. No nie wiesz, w się sensie zaczyna mnie mierdzić w takim kontekście, że wolałbym mieć nawet mały aparat, albo nie wiem, albo GoPro, albo właśnie to, po to też pożyczyłem od ciebie tego Olympusa, żeby, tak, żeby właśnie mieć coś, co, mieć urządzenie, które pozwoli mi zrobić zdjęcie i nagrać wideo, ale ono będzie lepszej jakości niż zdjęcie. Od tak z telefonu. I chcesz robimy. mieć kontakt fizyczny z urządzeniem, którym robisz to coś. To, zdjęcie I nie, nie, to raz, ale nie chcę mieć kontaktu z telefonem. W sensie wiesz, jakby jak już jadę ten rower, to chciałbym, żeby to urządzenie, które mi dzwoni i zajmuje czas, żeby ono było, żebym go mógł nie mieć. To tak. trochę, trochę o to mi chodzi. Nie? No to jakbym miał względnie upraszczać całą tą procedurę, hmm. bo tutaj można naprawdę płynąć godzinami rozpatrywać różne yy, możliwości. To sugerowałbym wybranie sprzętu, które ma fizycznie w milimetrach największą matrycę, jaką mm. jesteśmy w stanie y, uzyskać, jest najmniejszy, żeby zajmował jak najmniej miejsca, mieścił się wygodnie w torbie kieszeni i nie robił nam problemu, bo ciężki sprzęt y, finalnie po jakimś czasie odrzucimy. Po prostu będzie nam niewygodny, więc kierujemy się wagą. Ta wielkość matrycy, y, żeby było kompaktowe obiektywy, jeżeli mam mieć y, taki naleśnik. Może być naleśnik albo po prostu, jeżeli wybierzesz na przykład system yy, niepełnej klatki APS-C czy jakiś crop, no to one mają faktycznie, yy, fizycznie są mniejsze te obiektywy od pełnoklatkowych, mikro 4 3 będą jeszcze mniejsze i może się okazać, że czasami będziesz miał nieco gorszą jakość od pełnoklatkowego aparatu, yy, ale dalej wystarczającą na to, żebyś zrobił fajne zdjęcie. Ale zaoszczędzisz kilogram na wadze i 60% hmm. objętości. Ale to jest hardcore. Wiesz, ja próbowałem kiedyś, dałem się nabrać na to, że jak sobie kupię ten taki, taki zapinany ten no, paseczek, e, paseczek ten, ten, ten i krzawy. że ten aparat będzie na plecach i w ogóle, że to będzie. To, to trzeba być naprawdę już super pasjonatem, moim zdaniem, robienia zdjęć, a nie jeżdżenia rowerem, żeby wozić ten aparat ze sobą na plecach. Bo wiesz, jakby on. Przynajmniej ja tak miałem, że. Musisz być, być kreatorem kontentu. Nie, nie, ale wiesz, jakby pojechałem gdzieś, nagle ten aparat mi wisi, jadę po jakichś dziurach. Po użczyznach. E, e, tak, na przykład, Poznajemy i wiesz. I, I nagle ten aparat mi dinda na plecach, uderza mnie, jest mi niewygodnie, je boję się, żebym, nie, żebym go nie zepsuł, żebym go nie zniszczył, tak? No bo korzystam z niego w jakiś innych kontekstach zawodowych i raczej bym chciał, żeby on istniał, no nie? Ale tak całkiem szczerze to. To wiesz, jakby to był po prostu. Duży aparat jest niewygodny. Tak, oczywiście. Po prostu. Wtedy idziemy w, w stronę małego kompaktu z mhm. niewymienną optyką i dalej powtarzam to, co było wcześniej, z możliwie jak największą fizycznie matrycą w najmniejszym upakowanym body, żeby on był jak najmniejszy i najlżejszy i najwygodniejszy dla ciebie. Czyli Leica Q3. Musiałbym sprawdzić specyfikację, ale jest duża szansa, że tak. No ale ona kosztuje 30 tysięcy. Jedziemy Jeżdżę na rowerach na 30... za 30 i więcej, więc... No, no okay. Prawdopodobnie ta lajka zostanie dużej z niż ten twój rower. A to na pewno tak, ale nie, śmieję się jak z tej lajki, ale, ale, ale wiesz, jakby zacząłem, tak, zacząłem eksplorować temat, jaki aparat mógłbym, żeby sobie robić fajne zdjęcia, no nie? I to nie jest łatwa decyzja. Co małego, wiesz, jakby z jednej strony na przykład mam w głowie Ricochet GR3, takiego typowy Street Photography APS-C, tak. Mały, przenośny, wygodny aparat, który praktycznie możesz mieć zawsze w kieszeni. Tak. Za rozsądne pieniądze, tak? Zgadzam się w pełni. Jakby od, odpowiada większości... Yy, potrzeb większości potrzeb, ludzi. Tak. I nie trzeba tam nic robić. Tam trzeba wciskać guzik, zrób zdjęcie i on nie robi, nie? Tak, ale masz jeszcze inne sprzęty na rynku dostępne, które też mogą wystarczyć. Yy, może być tak, że jesteś związany z jakąś marką, bo na przykład lubisz, tak, będę do tego wracał, lubisz menu albo plastykę zdjęć, które daje ten aparat, ta matryca. Więc będziesz się kierował wiernością marki. Takie sprzęty raczej rzadko się sprzedają, więc tutaj bym się nie kierował tym, czy ten aparat będziemy odsprzedawać, bo po kilku latach one tracą hmm. na tyle na wartości, że raczej lądują u dziecka jako dodatkowy prezent albo gdzieś w szufladzie. Są też kamerki sportowe, które dają już pod kątem filmowym naprawdę fajną jakość i one się mocno rozwinęły na przestrzeni ostatnich lat. Ja mam kilka sztuk GoPro i nie narzekam szczególnie. A ja mam Osmo i też nie narzekam. Uh, let's get ready to... Musisz yes. Dobrze, jest, są yes. Jedziemy, wciśniemy go w tym punkcie. No wiesz, no, ja bym, jeżeli nie narzekasz na GoPro, to prawdopodobnie niewiele... Nie masz go, oczu. Nie, nie, wiele nie masz żymy. oczu. Moje przygody z GoPro to przede wszystkim walka z jakimiś problemami, którego w DJI nie mam. I świadomie wybrałem tą firmę, bo po wcześniejszej styczności z, z GoPro uznałem, że jakby pewne elementy, wady techniczne Powodują, że nie polubimy się nigdy. To okay. jest sprzęt ja kolei, niezawodny. Ja mam z kolei osłon, jestem zadowolony, tylko dlatego, że łatwo się odpina, bo ma ten klips na kierownicy mam tak. w ręce, ale włączanie hmm. nagrywania jest strasznie uciążliwe, bo jest zbyt twardy ten guzik. Tylko, że gołko miało dużo lepiej. Jak rozmawiałem z Marcinem, bo mnie pytał o to, jaką kamerę hmm. wybrać. Też się kierowałem y, tym, co może być dla ciebie problemem jadąc rowerem. Okay. Zmęczony. Czyli przede wszystkim zdjęcie kamerki z uchwytu. Jak masz ten przegub śrubowy do odcania. Tak, to jest przewalone, no? tak. Pomyśl, że masz to zrobić w 700 razy. kilometrze. jak jesteś sterany na Wiśle 1200, chcesz mieć film, masz porażone palce i niespecjalnie one w ogóle funkcjonują z tą śrubką, a w osmo jesteś w stanie to zrobić jednym kliknięciem, bo mhm. ono zostało tak zaprojektowane. I nagle wszystkie poprzednie wady i zalety przestają istnieć, bo rozchodzi się tylko o zdjęcie kamerki. Mhm. Dla mnie wiesz, co myślę, że dla mnie GoPro, dlatego, że to jest właśnie trochę taka wierność marki, że miałem kiedyś, mam trochę akcesoriów i gdzieś tam się postępuję, A no dobra, no to tak jakby naturalnie. Jest to środowisko, które jest. Na, tak, naturalnie, tak samo jak wiesz. Pewnie nie zmieniłbym y, urządzeń z jabłkiem na, na Androida, bo. Cały ekosystem mam zrobiony na jabłku, więc jakby jest łatwiej. Naturalnie to wybierasz, nie? Tak, dokładnie tak. No ja Ale tak, to no bywa, bywa upierdliwe, chociaż na przykład ostatnio to z tą kwadratową matrycą, to, że niezależnie od tego, jak kręcisz, to możesz robić z tego, co tam chcesz, bo sobie to kropujesz, to są całkiem no fajne rzeczy. Widzisz, I tutaj dochodzimy do punktu, w którym mamy chwyt marketingowy, mhm. czyli mówimy o tym, że działa stabilizacja super, możesz nim obracać, jest horizon steady, czy jak to się tam nie mhm. nazywa. I to jest Marketingowo spoko. Tylko że praktycznie rzadko kto mówi o tym, że to sprawia, że kwadratowa matryca jest tak naprawdę bardzo dużym wycinkiem, który rejestruje obraz, bo on musi się stabilizować. I jakość tego obrazka może być gorsza niż jest. Gorsza, no, w innej proces. Przy komisji. gorszym świetle i tak dalej, to tam już bieda jest. No ale o tym jakby nie mówi się, no bo. No Znaczyło 90% jest, tak. filmów czy nagrań, które robimy hmm? czy zdjęć, robisz w dobrym słońcu za dnia. Szczęść zdjęć i dziecko. Ja czy... trochę wiesz, co. I teraz jakby, pytając o to, jak zrobić jak zrobić fajne media, no to zaczęliśmy od sprzętu, bo to jest takie naturalne pierwsze pytanie. Nie? Tak. Ale im więcej mam tego sprzętu różnego, im więcej się tym sprzętem bawię. Tym mniejszej ilości sprzętu używasz. Tym mniejszej ilości sprzętu używam, wbrew pozorom. Nie? Dl dlaczego? Bo na przykład się okazuje, że. Ja trochę nie wiem, jak to ustawić. Wiesz, w sensie, no bo fajnie się mówi tak, no zamontuj sobie kamerę na rower, będziesz miał perspektywę, no i ja co bym miał perspektywę? Nienaturalną perspektywę na koło będziesz miał. Nie, nie no, tutaj du dużo zależy od naszych ustawień i od no, tego. No właśnie. I o, o, o to chciałem powiedzieć, bo ty na przykład mam, wiem, że masz na kasku, tak? No z kasku zrealizowaliśmy już, teraz mam tak? tylko na przeddzień na kierownicy. Na kierownicy I drugą nie? wersję mam po odpięciu, że podpijam pod patyczek, wyciągam rękę i, I opowiadasz. Tak. I to mnie też irytuje, bo muszę to poprzepinać, mm -hmm. muszę się skupić, nie mam stabilizacji, tą ręką musisz już tak jakby, wiesz, troszkę wolniej jechać na wertepach. I to mnie korci kupno tego nowego DJ-a, jak się nazywa? – Puketa 3. – bo masz stabilizację, możesz kręcić no tak. pionie w poziomie. No dobra, ale teraz, wiesz, załóżmy, że, że mamy tak naprawdę, mamy jakiś aparat, czy to będzie aparat pewnie najczęściej w telefonie? – Tak. – Może to będzie kamerka sportowa? może to będzie Kompakt jakiś. mały kompaktowy aparat, nie, jakby, bo one tak naprawdę pewnie dadzą nam bardzo podobne efekty. Tak, jest taka szansa. Co zrobić, żeby zrobić ciekawe zdjęcie? W sensie, wiesz, jakby, ja wiem, że to jest tak ogólne pytanie, że, 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 że dramat, ale co zrobić, żeby to zdjęcie było fajne, żeby ono było ciekawe, żeby było interesujące, bo no niestety, jak większość zdjęć, których oglądam w internecie, większość rolek, które oglądam to jak to nie są rolki jakichś fajnych marek które zatrudniły tam dobrego artystę, fotografika czy kogoś, kto ma pojęcie o tym, to one są nudne. To jest 90% to jest takie krajobraz, a na pierwszym planie kierownica. Tak, tak, albo druga wersja, te kamerki na klacie, z pokazywaniem nóg kręcących się i górnej rury. To się da zrobić, bo wystarczy to dobrze odkadrować, bo zwykle problemem tego jest to, że my ustawiamy tą kamerkę stojąc. Mhm. i już później nie ma refleksji, że na rowerze nasza pozycja jest zupełnie inna i wcześniej się stojąc okazuje się, że na rowerze pokazuje nam kolana. I ta kamerka powinna być w innym miejscu zamocowana na, na klacie, możliwie jak najbliżej szyi, żeby mhm. uciekać od tych nóg i skierowana też tak, żeby pokazywała to, co jest przed tobą, a nie w dół. No, ja to ja powiem ci tak, ostatnio przetestowałem taki uchwyt, który się bierze yy, do ryja. Do GoPro? Smacznego. Taki, że <laughs> zagryza się, bo jest taki kawałek gumy, Stomatolog się cieszy. Smoczek. No, spoko. Znaczy, dopóki nie uderzysz, to myślę, że nie, nie da się tego długo utrzymać w gębie, ale ujęcie jest bardzo naturalne. W sensie takie jakbyś... Jarek Tarański, z jakbyś, e, z tego często. Jakbyś patrzył oczami tej osoby, która tam siedzi. No i to ciekawe ujęcie po prostu. Takie, wiesz, trochę niespotykane... No i głowa jest super stabilizator, jak że głowa jest świetnym stabilizatorem obrazu. No tak, są całe te filmy z kurą, którą hmm. tam poruszasz korpusikiem, a głowa jest jak gimbal w miejscu. No, stoją. ale trochę tak u człowieka też tak mam takie wrażenie, jak to, patrzę, to podobnie to działa tak. Ale wiesz, jakby moim zdaniem większość ujęć jest nieciekawa. Tych rowerowych takich. Jest sztampowa, powtarzalna i nieciekawa. Mało kto robi, nie wiem, ustawi sobie aparat na statywie, przejedzie, ustawi tam jakiś timer, żeby było widać, że on jedzie. Nie widzę takich, wiesz, nie... mało widzę fajnych ujęć się po prostu, no nie? Tak, bo po pierwsze mówimy o tym, że taka praca kosztuje czas. W przypadku jazdy na maratonie to mogą być dodatkowe godziny, więc odpuszczamy sobie, że wiemy nie już, no że nie Bardziej mówimy o takim, wiesz, trybie, kolarstwo romantyczne i jedziemy sobie na wycieczkę. No ale to jest, to jest dalej prawda? czas, bo jeżeli chcesz przejechać 5 godzin, 5, 100 kilometrów, to nie nagrywając, powiedzmy, przejdziesz to w 5-6 godzin trybem turystycznym, a nagrywając może być tak, że dorzucisz do tego jeszcze 2-3 godziny. Mhm. Więc zrobi nam się całodniowy trip, bo do, dokładasz do tego nagrywanie. Każda rzecz, która ma poprawić ten obraz, wydłużyć, czas podróży tego nie da się uniknąć mhm. bo y, oczywiście musisz być wrażliwy na to żeby y, jak ja to mówię do Marcina często żeby robić przebitki bo nie możesz nagrywać tylko w, jakby w jedną stronę bo nie ma czym zmienić obrazu tak. za tym musisz być ciekawy jeżeli jedziesz przez las to zastanów się czy może nie ma jakiegoś drzewa popatrzeć w górę w bok w dół może jest jakiś cień a jeżeli Jest takie nagranie z Grand Guance, pamiętam to ujęcie z kamery. Zjeżdżam już z ostatniego wulkanu, idziemy w dół. I pamiętam to, co mówi Przemek. Nagrywaj te cholerne przebitki. I staję przy jakimś tam krzaku, odpinam kamerę, kręcę te przebitki mówię do kamery, przecież wiem, że Przemek to słucha za tydzień, mm -hmm. czy dwa, masz te swoje pierdole, przebitki. Ty, ale tak właśnie... zmęczony ale i to tak się Ale To jest świetne, co mówisz, bo ja właśnie jak zaczynam. Jak teraz zaczynam się tym trochę bawić, na przykład, nie wiem, zobaczyłem ostatnio, że jest, pada deszcz, świetny dźwięk padającego deszczu. Widziałem, ja jestem tak trochę dźwiękowo uwrażliwiony, no nie? Świetny dźwięk padającego deszczu i taki znak rowerowy oznaczający trasę rowerową i taki kadr, gdzie sobie myślę, pada deszcz. I ja tu nagrałem tak przez 20 czy 20 parę sekund. I myślę sobie, a kiedyś mi się to przyda. No nie chcę w się sensie do, do złożenia, ale potem sobie myślę tak, kurde, ale jeżeli by tam teraz w tle ktoś zjeżdżał rowerem jeszcze, ale by, z to było, ale by to było fajne ujęcie, no nie? Tak. I, i właśnie, wiesz, tylko że to jest dla mnie na, na tym etapie, kiedy ja wymyśliłem sobie tak, a, chcę takie rzeczy zacząć robić, żeby wzbogacać podcast jakimś fajnym medium, to trzeba zacząć... Myśleć. No, no kurde, no. Myśleć. Wiesz, trzeba zacząć jakby uwrażliwić się na pewien obraz, wymyślić sobie w głowie ten obrazek... I, jak, I tak jak mówisz, jeżeli ja miałbym ustawić tą kamerę, włączyć nagrywanie, jakoś ją ustawić na jakimś statywie i jeszcze tam przejechać i potem wrócić, to sobie dokładasz nie dość, że kilometrów przewyższenia, wysiłku i czasu, nie? No zobaczcie na filmy Marcina Surowca, czyli Buszkraftowy. Jego filmy na przykład, mi się strasznie podobał film ze Skandynawii, ale jego to kosztowało masę zachodu, bo musiał rozstawić kamerę, pojechać, tak, wrócić po kamerę, U. wyłączyć ją spakować to razem i pojechać dalej. Ale potem wracasz do takiego filmu mówisz, kurde, ale miał goś fajny wyjazd, nie? Nie, bo wiesz, ale, ale on musi włożyć w to energię. obrazkiem, tak? Żeby ci się tak podobało, nie? Później dojdziemy do tego jeszcze, że musisz widzieć światło. To jest w ogóle, zaczynamy mówić trochę, jakbyś był mistrzem joda, ale to światło też jest... widzieć musisz ty. Tak. <laughs> Ale to, to jest gdzieś istotne, bo patrząc na pejzaże, na, na to, gdzie ci się przesuwa słońce po niebie i jak, co ono oświetla, gdzie są cienie. My bardzo często mnie, na przykład nie lubimy cieni w fotografii czy w filmie, a cienie budują nam trójwymiarowość i tak naprawdę są super istotnym elementem, mm -hmm. więc nie ma się co ich bać. Tylko jeżeli je, jakby je ogarniesz i będziesz nad nimi panował, że będziesz wiedział, gdzie ten cień ci robi robotę, a gdzie ci tego nie robi i przeszkadza w kadrze, to się okaże, że twój obrazek będzie, jak ktoś mój bardziej filmowy. Przyszłość. To jest mój problem na maratonie, że masz, wiesz, że zaraz będzie golden hour, jest zachód słońca, jedziesz przez super jakieś miejscówkę, gdzie będzie fajne ujęcie, ale ty musisz jechać dalej, no bo to jest maraton, ale gdybyś tam został te 15 minut, to nagle z tego stworzy się zupełnie inny obrazek, niż ten, który mam teraz i muszę jechać dalej. No tyżasz tak. między drzewa, w cienie i. Pff, Ale podaże. ja mam właśnie trochę problem z tym, jak. Yy, yy, kilka rzeczy. Jak skomponować ten obrazek, tak? No bo ja na przykład znowu. Czytam, patrzę, to czasami oglądam z się tak. A, coś jest na pierwszym planie i ono jest takie wyblurowane, bo nie na tym jest ostrość, potem jest ten obiekt, który faktycznie mnie interesuje, i potem znowu jest tło z jakąś tam, no kwestią doboru pewnie przysłony i tak dalej. No tak, nie? Dokładnie. Ale wiesz, że jakby jest pierwszy plan, drugi plan trzeci plan. Że jakby wiesz, jest właśnie, są jakieś zasady, które sprawiają, że potem ten, kto konsumuje ten obraz, konsumuje mu się go lepiej. Tak no bo jeżeli zrobisz to świadomie, to ty jesteś w stanie pokierować uwagę widza tam mhm. gdzie chciałeś, żeby została pokierowana. Do tego dołożymy jakieś podstawowe zasady, czyli żeby obraz najlepiej nie był krzywy, albo jeżeli go krzywisz, to zrób to świadomie, by nie jest przypadkowo krzywy, jak nagrywa ktoś sam siebie. No to kamerki sportowe mają tryb super szerokokątny ale on niestety bardzo zniekształca mm -hmm. y, twarz. Każda góra jest płaska. Tak. Ktoś mówi, jechałem 25%, utyrany jak dzik, a tak. na GoPro wygląda jakby po płaskim jechał. Tak, więc no tutaj trzeba unikać takich rzeczy. E, w kamerkach sportowych to najbardziej widać, bo mówię, jak będziesz nagrywał sam siebie i włączysz sobie tryb szerokokątny w kamerce sportowej, no to gwarantuję ci, że nie będziesz zachwycony z mhm. własnego portretu. Wyłączam je w, wyłączam zawsze. W każdym gooprojektu, co pomyślę, mam wyłączone na takie normal. Te wszystkie super, Te ja coś te white to... też mam wyłączone. No wyłączone po prostu to nie? Czasami wiadomo, że ucieka pewna rzecz z kadru, ale to trudno. W życiu też ci uciekają niektóre rzeczy z głowy. No mi dużo. Bo stary jesteś, to ja. No i teraz, żeby nie uciekało, to mogę powiedzieć, że robić dużo bo póki nie nauczysz się i nie zaczniesz tego świadomie tworzyć, to rób możliwie jak najwięcej. Zawsze możesz to wyrzucić z mm -hmm. dysku, z komputera, ale jak już to nagrasz, co masz to poczucie, albo inaczej, jak tego nie nagrasz, to już później nie dorobisz. Bardzo często. Okay. Bo żeby to dorobić, Prawda. musiałbyś pojechać na kolejny raz na przykład na maraton w przypadku Marcina, ale może się okazać, że warunki będą zgoła inne, mm -hmm. więc to będzie zupełnie inny maraton, inna historia. Nie mam żadnego zdjęcia jaków. Bo, nie zrobiłem, bo, ich, że, kurde, bo ich nie było robić. po prostu. Za wszelką cenę, ja też to mówię zawsze Marcinowi, rób dużo. To może zdenerwować, bo jednak trzeba powiedzieć z tym materiałem się zmierzyć, ale lepiej go mieć, niż później żałować, że się nie zrobiło. Mhm. No dobra, to teraz weźmy pod uwagę, pojechałem sobie na wycieczkę. Teraz ja się zastanawiam na tym, jak jadę na wycieczkę, wiem, żeby na się gdzieś zatrzymywał w jakimś fajnym miejscu, będę tam jadł i tak dalej. Ja na przykład widzę dużo... Takich profili, które ja oglądam, których lubię zdjęcia. Oni na przykład fotografują to, jak sobie jedzą. Mają gdzieś postawioną kamerę z boku, i jedzą, mają jakieś fajne zdjęcie z jak się nie wiem, rozstawiają, siedzą sobie gdzieś, podjeżdżają do jakiegoś miejsca, bo to pokazuje. Innej perspektywy niż ta rowerowa. Tak, wiesz, pokazuje to, że ten rower gdzieś tam jest, ale ten kontekst wycieczkowy wtedy wchodzi, taki turystyczny. I to dla mnie to jest ciekawe dużo ciekawsze niż znowu te zdjęcia z kierownicą i rowerem opartym o... Wiesz, najgorsze zdjęcia ever, jakie obserwuję, to są... Ktoś tam podjechał na jakieś jezioro, postawił na ten taki pomost dwa rowery, zrobił zdjęcie, no i co? No woda i dwa rowery. Możesz mi powiedzieć po mi las. No i co tak. to wnosi? No nie wiesz, jakby to nie... To, ta, ta, ten rower i te... Rowery oparte o murki. Rowery oparte o murki nie opowiadają żadnej historii. No i tutaj dochodzimy do punktu już... Kolejnego, czyli historia. Każdy film z dobrym scenariuszem ogląda się świetnie. Nie musisz mieć zawsze efektów specjalnych za miliony monet, żeby ten film był ciekawy, bo dobrym przykładem będą wskazani na Shawshank, film, który jest już dosyć wiekowy. Nie ma tam scen seksu, nie masz też efektów specjalnych, wybuchów, pościgów itd. Nie ma morderstw. Nie ma morderstw. No tam pra praktycznie nie ma. Mhm. Prawie nie ma. Prawie robi wielką różnicę. Oglądałem ten film z 8 razy. W życiu. Jest super, jest jednym z najlepszych mm -hmm. filmów w historii kina. Więc nie potrzebujesz mieć pewnego rodzaju efekciarstwa, żeby się to wydarzyło, ale często potrzebujesz być autentyczny, prawdziwy i przekazywać na przykład emocje względem tego, żeby szukać jakiejś na siłę atrakcyjności. No Okej, okay, dobra. Jadę na wycieczkę sobie dzisiaj wieczorem. No, i bym ci powiedział, że jeżeli będziesz zmęczony wieczorem, zdenerwowany, bo złapałeś trzy razy gumę, mhm. to wtedy przede wszystkim wyciągnij kamerę. No, ale to ja będę wtedy mięchem rzucał, nie? No to będziesz mięchem rzucał, ale to będą prawdziwe emocje, bo ciężko się sprowokować do tego, żeby mówić wtedy, kiedy jest, jesteś niezadowolony. Ale z perspektywy czasu, jak do tego wrócisz. Pomyślisz sobie, kurcze fajnie, że to nagrałem. Fajnie, że jest pokazane to, że dostałem wpierdy, i ten rower mi jakby w tym momencie mnie denerwował. Mhm. Bo... Znaczy jak zapałem dwie gumy, faktycznie na Podgórzu. To rozmawialiśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków. Jak zapałem dwie gumy i zrobiłem zdjęcia. Takiego roweru, wiesz, jakby z tym wszystkim, wywalonym, tym wszystkim, żeby. Lekkie. To dentki tam były, więc z tymi wydartymi dentkami i tymi łatkami. I to było takie. Ani, ani to miejsce nie było atrakcyjne ani nic. Ale jak je zrobiłem i wrzuciłem w te media społecznościowe. Zażarło. To dużo bardziej zażarło niż te piękne łany zbóż, golden To jest Twoja emocjonalność. Teraz widzisz to zdjęcie. Pamiętasz tą sytuację, tą dolinę czy tam miejsce, tak? Tak. I no? te twoje pamięć wsteczna jest zupełnie inna niż gdybyś... Ale wiesz, jakby reakcja zdjęcie. ludzi była inna. nie, Reakcja odbiorców była inna niż takiego pięknie, ładnego, wymuskanego obrazka. Tak, bo mhm. mówimy o emocjach. Okej. Okay. No to co teraz? Biorę ten aparat, mam telefon, jadę na wycieczkę. Wiesz, chodzi mi o to, żebyśmy dali słuchaczom taki krótki przepis na to, co mogliby spróbować, jak następny raz wyjdą na rower. Wiesz, taki spróbuj zrobić tak, weź ze sobą, nie wiem, telefon, aparat pojedź w miejsce Obojętne. X i zrób takie ujęcie, takie ujęcie, takie ujęcie albo taką rolkę, takie nagry wideo, takie, takie. Spróbuj. Co byś radził komuś, mnie, żebym dzisiaj po południu, kiedy sobie pójdę na rower, co bym mógł nagrać? No, na pewno bym radził, żeby nie patrzeć tylko przed siebie, czyli rozglądać się, bo bardzo często te ciekawe rzeczy są gdzieś z boku, z dołu, za tobą być może, które odwrócisz się na jakimś zjeździe, czy, czy podjeździe, i ten ob obrazek będzie zupełnie inny, a nie, jadąc tylko na wprost. Mm -hmm. no, mamy jesień, no to typowy tunel, taki szpaler z czerwonych drzew, tak. liści tak, to takie typowe liście. liście, kolorowe liście, no to mech. No ale wystarczy, że staniesz na chwilę przy drodze, oprzesz rower o drzewo, pójdziesz za to drzewo i z innej perspektywy lub wysokości strzelisz fotkę w kierunku. Tej drogi, albo w kierunku w bok, gdzieś w las, tak? Mm -hmm. Tak jak zrobiłeś fajną fotkę, czy nagrałeś sobie to w deszczu teraz w karkonoszach, tak? Z no. znakiem na drzewie. I to nie jest oczywiste ujęcie. Wymagało trochę zastanowienia się odejścia trochę tylko od trasy. Jeżeli zmienisz perspektywę i nie będziesz robił wszystkiego z trasy takiego onboardowego, krzyczni mhm. mówiąc, ruszysz tyłek, żeby przejść 50-100 metrów dalej, może się okazać, że ten szpaler drzew wygląda z innej perspektywy dużo ciekawiej, mniej oklepani. Jesteś tam w stanie zrobić coś, co będzie dla Ciebie fajną pamiątką. Na pewno trzeba się aktywizować do tego, żeby robić rzeczy, które zwykle są niewygodne, bo wymagają dodatkowej pracy. Bo jednak musisz, tak jak było powiedziane w przypadku Marcina Surowca, pojechać, zostawić gdzieś kamerę, odjechać, zrobić ten kadr, wrócić po tą kamerę, spakować ją z powrotem, później przestawić w inne miejsce. Więc no, sama logistyka tego, że mieć jeden kadr pięciosekundowy, no, wydaje się kosmiczna. No to ale 10 minut zleciało. No, żeby. Ale warto. No nie, bo wiesz, jakby. Ja niestety mam podejście takie, że, że te media rowerowe, które oglądam, są albo tragicznie źle, a tragicznie złe, albo pojawiają się takie, które są punktowe. Taki mówię, charakter wyspowy jak Beskid, nie? W tak. sensie pojawiają się takie profile, które są dla mnie ciekawe, fajne, takie wiesz, właśnie tak mówisz, że ktoś pokazał na zdjęciu coś, co myślisz sobie, o kurde, że to jest, to jest, fajne, to jest ładny, ciekawy obrazek. No tak, no bo Dalej będę mówił, jeżeli ktoś pokazuje coś innego, no to wysilił się, żeby to pokazać. Oczywiście może mówić o tym, że czas, czasami zdarza się to elementem szczęścia, że po prostu ci wyszło, albo że warunki były w tym momencie takie, że mogłeś to zrobić, ale w dużej większości to wynika po prostu z dodatkowej pracy. Sam masz taką fotkę z pogórzy, jak wysłałem ci trasę, wjechałeś na Majdan i przeklinałeś mnie do telefonu, bo dzwonisz, ale potem mówisz... Ty oddzwonię za chwilę, bo super zachodzi słońce. <noise> I masz strzelone to zdjęcie. Tak, oczywiście, że tak. No i w tym momencie było to efektem szczęścia, ale też tego, że choć pewnie wrzucałem na ciebie wtedy mięsem bardzo, bardzo, bardzo to jednak ogarnąłem się na tyle, że jak zobaczyłem widok na jezioro różnowskie, to powiedziałem, muszę mieć tego zdjęcia, bo po prostu jest kosmiczny. Mhm. No dobra, ale patrz. Pokazujesz teraz zdjęcie. Stoi człowiek, z rowerem, ładnie ma zrobione zdjęcie. Ładny rower, ładny rower, ładny człowiek, ładny człowiek. Nie, Marcinowi jeszcze też pokażę zdjęcie. Stoi człowiek na tle zieleni ze swoim spakowanym rowerem. Do takich nudnych zdjęć widziałem milion. Bo to jest trochę nudne zdjęcie. Czy trochę, czy nudne? Czy nie róbmy takich zdjęć? Pytanie, czy one coś wnoszą do nas? Jeżeli ma być tylko funkcja informacyjna, no to spoko. Że pojechałem gdzieś, tak? Tak, ale jeżeli byś chciał zrobić to, żeby przyciągało uwagę, no to pewnie bym nie wstawiał takiego zdjęcia. Poszukałbym elementu z ciekawszym światłem, zmienił perspektywę. Zdecydowanie inne zdjęcie. Stoi rower. Tak. Lepsze? No tak, no ale już tutaj pokazujemy na tym przykładzie zdjęcia na tle obdrapanych drzwi. Że coś jest mniej standardowe. Hmm? Czyli zdjęcie na, tym, na, na tle odrapanych drzwi pod starym sklepem? Yy, spożywczym. Ciężko rożnowski Park Krajobrazowy przypadek? Nie sądzę. To mówi, że ona jest ciekawsza. Tak, bo nie, nie wszystko, co ma jakby taką, nie chcę mówić, że tanią urodę, jest dla nas najważniejsze i najlepsze. Bo czasami takie rzeczy w teorii ładne, bo mówisz o odrapanym sklepie, hmm. który lata świetności miał hen dawno temu ale jak postawisz tam rower, popatrzysz na to z jakiejś perspektywy, bo ty odszedłeś od tego y, roweru na kilka metrów, żeby na niego popatrzeć. No, rower to sobie... jest ładny i nowy. Znaczy był wtedy ładny i nowy. Sklep jest stary i odrapany. I ten kontrast coś mówi, nie? Tak. Dobra, no to teraz drugi. Przyku typowe zdjęcie rowerowe, e, droga, rower, tak. kierownica, komputerek na kierownicy. Najnudniejsze zdjęcie na świecie. Tak. Jak to zdjęcie... Jak zrezygnować z tego typu zdjęcia pokazującego, jechałem tą drogą na rowerze, jak ograć je inaczej, żebym miał rower i żeby wszyscy widzieli, że ten rower był, ale żeby ono było inne. Co byś, co byś radził co? w tej konkretnej sytuacji? Bym powiedział, że może jakby abstrahując od tego, że ta kierownica według mnie jest tam niepotrzebna, bo nic nie wnosi, mhm. zwłaszcza, że jest przekrzywiona, dołożyłbym do tego jakieś inne zdjęcie, żeby powstały jakieś story z tego Okay. Uzupełniłbym to, bo to nie jest tak, że zrobienie zdjęcia, które nie jest od razu zapierające tych w piersiach, jest niewarte i trzeba z tego zrezygnować. Ale czasami jak dołożysz do tego dwa, trzy inne kadry i czy tam kilka ujęć filmowych. Zrobisz tą sekwencję takich tak, zdjęć, nie? to stworzy się z tego jakaś historia, która będzie miała ciąg przyczynowo-skutkowy, i to zdjęcie nabierze jakiegoś sensu. Mhm. Więc dalej mówimy o tym, żeby robić, sprawdzać, szukać, yy, bo. W Możesz mieć średni materiał, a na poziomie postprodukcji, nawet w telefonie, w jakiejś aplikacji nie musisz mieć do tego. nam kolarskie obrabia wszystkie tak. zdjęcia na telefonie. Kombajnu przeczony. Ja powiem ci, że zainstalowałem Lightrooma, nawet kupiłem presety od Petera McKinona i jestem zadowolony z tego, co mi dodaje. Tak, nie, nie musisz być. Bo nie umiem tego robić. No, nie? No więc tak, kupiłem co się męczyć. Nie? Ale pro, jakby ten proces postprodukcji nawet wykonany na telefonie, który jakby. W teorii brzmi śmiesznie i komicznie i może dać Ci na tyle dużo, że z lepku iluś ujęć teoretycznie nieciekawych mhm. stworzysz fajną historię. Okay. No, nie, no to i... jest fajna inspiracja, bo wiesz, jednak faktycznie mówisz, jakby tej drodze i temu, temu z, to, to zdjęcie drogi nie potrzebowało roweru. Tak. W sensie, wiesz, że zdjęcie drogi nie potrzebuje roweru, a ciekawsze byłoby zdjęcie, jak siedziałeś z tym rowerem na brzegu i jadłeś bułkę. Tak, dokładnie. Bo, bo to bo, no, no, jakby, Zmiana perspektywy. Rezonuje to co, to, co do mnie mówisz, że jakby opowiedz pięcioma zdjęciami historię i wtedy ten rower nie jest konieczny na każdym zdjęciu, nie? Oczywiście, że tak. Jakkolwiek to oczywiście Nie tak Wszyscy wiedzą, że zrobiłeś to jadąc no na tak, rowerze, byłeś jak, jak przeglądam rower. swoje zdjęcia i przeglądam zdjęcia kolegów i koleżanek, z, no. którzy robią zdjęcia, no to no na każdym zdjęciu musi być. ten rower ważniejszy niż ten człowiek, który tam był. Nie? No i... Bez dołożenia do tego jakiejś otoczki, wyjdzie na to, że na przestrzeń, powiedzmy, wiem, 100 opublikowanych zdjęć, będziesz miał 100 praktycznie takich samych, czyli przeskrolujesz je pewnie w dwie sekundy, nie znajdziesz nic ciekawego, co by cię zainteresowało i pójdziesz dalej. Okay. Nie zatrzymasz widza u siebie, nie będziesz opowiadał historii, w związku z tym nie będziesz inspirował ludzi do ruszenia się. No dobra, a co teraz trudne, w sensie bo ja, znaczy ja wiem, co dla mnie jest trudne w robieniu zdjęć na rowerze, to jest to, co powiedziałeś, że jakby to jest takie podzielenie uwagi, ale coś trudnego w tym, żeby, żeby się na, nauczyć robić fajne zdjęcia, czy fajne media, bo to wiesz, jakby zdjęcie to jest jedna rzecz, za chwilę nas pokusi, żeby włączyć tam, wiesz, tryb filmowy i jedziemy teraz, nie? Co jest z tym trudnego? Dlaczego nie umiemy? Czy Co, mieliśmy plastykę, na której kazali nam palcami malować po, po kartkach i nie nauczyliśmy się, nie wiem, kompozycji. Nie, wiesz, bo jakby my sz szukam źródła tego, że my jesteśmy czasami tacy. W tym tak momencie mówię, zamknęliśmy się tempi, na akwarium. Brzydko, brzydko bardzo powiem, tacy tępi na. Na, na obraz. Wiesz co, no to po pierwsze bym powiedział to, że dociera do nas najczęściej obraz bardzo średniej jakości. Obecnie media, social socja, media są skonstruowane tak, że jesteśmy zawalani zawaleni treścią totalnie słabej jakości, Yy, nie uwrażliwiamy i się. światem, którego tak. tak naprawdę nie ma. Nie uwrażliwiamy się na przykład w tym, żeby pójść do muzeum, popatrzeć na malarstwo, obejrzeć jakiś dobry film, czy nawet posłuchać muzyki, która może cię zainspirować do tego, że jak będziesz jechał, to będziesz, nie wiem, znajdziesz jakiś kadr. No trzeba się inspirować. I inspirować się dobrą sztuką. No to to jest trochę jak z, ze słuchaniem Disco Polo. No to też muzyka, ale czy ona coś wnosi fajnego do naszego życia? Mhm. Tanie. I takie szybkie media i wielu odbiorców, nie zainspirują Cię dobrze. Media, żeby były skonstruowane do, dobrze, to tak jak sam wspominałeś, muszą być jak slow food. No tak, no, 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 ale widzisz, no to, to, jest, to jest ciekawe, że widzisz, żeby, żeby, czyli żeby zrobić to dobre medium, tak naprawdę potrzebujesz czasu. czasu. I wysiłku dodatkowego ponad ten wysiłek, który popełnież z na no. wycieczkę rowerową. I teraz sobie myślę, że może moim błędem w zrobieniu na przykład fajnego zdjęcia na rowerze jest to, że ja mam tak mało wygospodarowanego czasu na rower, że to jest czas na rower, a ja go jeszcze posypuję chęcią zrobienia kilku zdjęć i potem się frustruję, że zmarnowałem czas robiąc zdjęcia, a one nie wyszły fajnie, a nie wyszły I fajnie, bo chciałem dużo. jechać. No właśnie. Wiesz, że to, że może trzeba pojechać z intencją jadę na wycieczkę rowerową. Czyli chcesz w sumie przewartościować. zrobić pięć fajnych zdjęć. Chcesz przewartościować swoje życie. No wiesz, jakby to, to chodzi mi chodzi mi to, żeby sobie tak wiesz, jakby w głowie to ułożyć, że ja to robię po coś. I tym razem jadę robić zdjęcia. Nie jadę na trening, tylko tym razem jadę zrobić zdjęcia. Tak, oczywiście. Odpuszczenie pewnej presji mhm. tutaj jest ważne, bo z drugiej strony też nie możesz się presować, że ty musisz mieć te dobre zdjęcia. Nie, to nie, że muszę wiesz. Jakby to jest tak, że gdzieś mam taki apetyt chciałbym, na chciałbym. nie. Chciałbym, to no chciałbyś mieć fajny, wiesz? Chciałbyś mieć fajny profil na Instagramie na przykład? Chciałbyś, po prostu. Nie masz taką ambicję, że chciałbym w fajny sposób wizualnie opakować podcast. To po prostu dałbym sobie czas na to, żeby móc się tym zająć w trakcie wyprawy rowerowej. Mhm. Pomyślałbym o tym, że no dobra, jeżeli według teorii mam to przejechać w 5 godzin, to że jeżeli będę robił zdjęcia, to zajmie mi 6 albo 7. Mhm. Czyli na, pod, na, na etapie. Zaplanować planowania. to tak, po prostu, nie? Musisz to wkalkulować, że będziesz chciał to robić, a potem to zacząć robić, bo to jest druga rzecz, że jeszcze musisz się do tego dobrze kopnąć, żeby zacząć. Jakby słyszę, co do mnie mówisz, nie wiem, czy do mnie to jeszcze dociera i czy jeszcze jestem sobie w stanie zaplanować takie miejsce, bo wiesz, jakby. Myślę sobie, jeżeli chciałbym teraz zrobić fajne zdjęcia, to wybieram sobie jakąś trasę, jadę ją raz, widzę, że coś tam jest interesującego, tak się wiesz, uwrażliwiam, próbuję złapać jakieś kadry, ale jeszcze nie wyciągam aparatu, nie? wiesz, jakby po prostu sobie oglądam otoczenie. Potem sobie wybieram się na przykład drugi raz z taką intencją, że A, to tutaj sobie postawię, wiesz, zrobię sobie takie zdjęcie bikepackingowe, tu sobie postawię, tam, wiesz, areopresa, tu sobie zrobię kawkę, ona sobie będzie tu dymiła. Tak I z dzisiaj, dzisiaj na. Dzisiaj tam... przejdziesz tą trasę, było fajne słońce, które się uciekło. Ale no, no jasne. I wrócisz tam za rok. No, ale fotkę. wiesz, no właśnie się <laughs> zastanawiam nad tym, czy. Czy to jest dobry tok myślenia, żeby jak jadę, to być cały w tej jeździe, a jak jadę robić zdjęcia, to dać sobie ten czas, żeby być całym w tych zdjęciach? A my tak trochę chyba chcemy. W jakby trzy rzeczy ciastko, naraz. No. Zjeść no, Przede wszystkim odpuściłbym takie o, oczekiwania co do tego materiału. Jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to, to trudno. Bo okay. to, to nie ratuje życia. My, jeżeli chcemy to robić. No to na pewno pozwalajmy sobie, żeby to robić i na początku dużo. Bo musisz się nauczyć. Czyli popełniajmy błędy. Mhm. Czyli róbmy, popełniajmy błędy. No tak, ale no też potrzebujesz takich dwóch rzeczy. No robię dużo zdjęć. Przeglądam je, selekcjonuję, wyrzucam, zostawiam. Te, co są fajniejsze, siadam, kadruję, próbuję coś z tym zrobić. Szukam ciekawych referencji. Tak, nie? Ale kurde, no, no, no znowu, znowu mam taki, wiesz, taki problem, że a może, a może to wina sprzętu. Wiesz, a może jakbym miał aparat, to bym zrobił lepsze. W, no wróciłbym tutaj do punktu wyjścia, czyli jak zaczynaliśmy, że najlepsza kamera to ta, którą masz przy sobie, hmm? bo po prostu ją masz, po prostu trzeba robić. I tak jak mówisz, uwrażliwiać się, ale to do, do tego, żeby się uwrażliwiać, też trzeba szukać innego kontentu w, w internecie najczęściej, który będzie nas inspirował. No i fajnie jakby nas dobrze inspirował, bo oczekujmy od. Tych mediów, które nas otaczają, żeby były możliwie jak najwyższej jakości. To... to gdzie jest ten fajny content? Wiesz, gdzie, gdzie jest to, to coś, co nie, nie, jest, nie jest modne i że oglądam to, bo jest, bo jest modne, bo jest fajne. Bo ja mam wrażenie, że tacy twórcy, twórcy wideo, twórcy, tacy, nie chcę powiedzieć, że uznawani, ale tacy, z którymi nieco się rezonuje, mi z tym ich twórczością, to oni uciekają z Instagrama. Uciekają z Instagrama, uciekają w jakieś tam bardziej niszowe w projekty. Filmu, tak. Trochę w inne formy. Wiesz, na przykład mamy YouTube i Vimeo. Ja na Vimeo widziałem dużo więcej filmów, które gdzieś jakoś ze mną zarezonowały i były moim zdaniem artystycznie ciekawsze niż na YouTube. Bo na YouTube widzę takich samych, wiesz, Mr. Beast. Nie? No tak, no bo. Y Vimeo było zawsze pozycjonowane jakby dla twórców filmowych, a YouTube był dla całej reszty oceanu, który co, cokolwiek tworzy filmowego i tam wrzuca. I czy to się zmieniło? Pewnie pod jakimś kątem tak, dlatego że na YouTubie też znajdziesz dobre produkcje i dobre materiały. Naprawdę mo no. mogą być. To, to poleć mi jakieś takie miejsca, które z Twojej perspektywy są warte uwagi, jeżeli chodzi o obrazki właśnie w tematyce rowerowej. No, sam je tworzysz, tak? Więc, jakby Twoje polecimy, podlinkujemy, of course, ale gdzie szukać? W sensie, gdzie są takie miejsca, które z Twojej perspektywy są warte uwagi, żeby się zainspirować, po prostu? Mogę na pewno polecić Marcina Surowca, bo uważam, że pod, ką, pod kątem jakości i ciekawości kontentu. No on też jest bardzo przygodowy, nie zawsze stricte rowerowy. Mhm. Ale jest wykonany bardzo solidnie i jest włożone w to bardzo dużo pracy. Więc bushcraftowy według mnie jest topem w Polsce. Tak globalnie. Nie? Bo ja na przykład mogę powiedzieć, rezonują ze mną filmy Patagonii. Ojdio, to jeżeli idziemy tak globalnie... Chodzi to... mi to, że wiesz, pokażmy takie punkty odniesienia, które są, wiesz, no Marcin super, ale pokażmy takie punkty odniesienia, które mówią: okej, okay, chcielibyśmy robić takie no, to na pewno wszystko, co tworzy Red Bull, mm -hmm. bo to jest najwyższy top jakościowy na świecie. W Stanach bardzo lubię serię Lahu Frontiers. Okay. I oni naprawdę fajny, fajne obrazki tworzą i można się nimi inspirować. W ogóle rynek amerykański tutaj nas gnieci, jeżeli chodzi o relacje na przykład z maratonów, bo tam to jest zrobione, zrobione na poziomie wielkich turów. A, A nie wiem, czy no... widziałeś relację, którą Asos zrobił razem z Pico, z jego tam Race Across France chyba. Piękne. Ja, ja zwariowałem, jak to Piękne. zobaczyłem. Piękne. No tutaj na pewno tak, Asos i Rafa mieli, mają... Te duże marki, nie? Duże marki, mają fajne materiały. I mogą popsuć kamery, które wypadają z <laughs> samochodu, tak. jak... Rafa miała kiedyś taką serię Rafa Rides w, w różnych krajach na świecie. Okay. I to też bardzo fajne, plastyczne obrazki. Choćby do tego, żeby zobaczyć, jak można rower umieścić w, w dużym mieście. Bo o tym nie myślimy często. Można zrobić sesję zdjęciową miejską, rowerową. Pośród to tu świetny betonu. był odcinek Top Gira, kiedy wsadzili Clarksona na mały rower. I puścili go po Londynie. To dla mnie o, o, zjawiskowy w ogóle odcinek. Okay. No i ciekawy, no nie bierz, ale znowu zobaczcie. Pokazane rowerowo, z perspektywy tak dziwnej. Rowerowo ciekawy temat. Wziąć rower, którym jeździsz po mieście i postawić go w nieoczywistych, miejskich, ciekawych miejscach i tam mu zrobić zdjęcie, tak. nie? Wykorzystać rower jako modela, slash modelkę, w zależności jaki ma imię ten rower, nie? Tak. I, i spróbować tak to zrobić, nie? Nie zawsze musisz mieć piękne krajobrazy i widoki na góry, jeziora, lasy, żeby zrobić fajny materiał z tym. Okej. Okay. Co jeszcze? Co ci przychodzi do głowy? Takie, w ogóle nawet to nie musi być rowerowo. Tak, kogo po, na, na, na czyją twórczość fotograficzno-filmową popatrzeć, żeby. Wiesz, no nie wiem, możesz sobie zrobić USA Andersona, tak? No, okay. Tak, no dalej. Total to symetria mówić, i wiesz. I... Iść już w kino i to też będzie dobre, żeby się inspirować kinem. Sportowo bym się tego trzymał, bo na Netflixie jest chyba maraton, dokument o transkontynentalu. Tak. Mhm. Jest. Jeszcze wisi. To jest fajne do, do obejrzenia, bo tam jest bardzo dużo pracy włożone. To jest przekrój kilku edycji. No, trasa też jakby swoją logistycznie wzmusiła do tego, żeby mocno się postarać. W tym roku zrobił się popularny serial o Tour de France. Mm -hmm. Tam obrazkowo pewnie oczekiwałbym, że będzie lepiej. Że firmy typu właśnie. Czy mnie Rata, się kojarzy pół, pół tego serialu to jest, to jest shot z autobusu. To takie, wiesz, takie mam skojarzenie. tak? To co, co tam naprawdę jest, to jest pewnie jedna rzecz, a co mój mózg zapamiętał, to jest wiesz, jakby. Chłopy w autobusie. To no jest tak, taki... Ale jeżeli skonfrontujesz to z tym, co masz dostępne na YouTubie, mhm. to wyjdzie na to, że ten może niedoskonały serial na Netflixie i tak wyjdzie ale lepiej jest lepszy. niż to, co masz na YouTubie. Mhm. Pamiętacie taki stary film Autobus z napisem Koniec? Nie. Nie pamiętacie? Stour de Pologne? Nie. Kurde, świetny film. Ty też nie kojarzysz? Polecam wieku, Możesz Pamiętać takie Co? rzeczy, bo to dinozaury I ty... pamiętasz. Tak, tak. To... O, polecam sobie oglądać. Autobus na koniec jest o, o ostatnich ludziach na Turde Polonii, których zbiera ten właśnie autobus. Jest Aha. skręcony właśnie trochę za kierownicy. Trochę z podłogi w tego autobusie, trochę tam z mejni, gdzie oni się przebierają, jedzą i tak dalej. Zupełnie tak nieoczywiste ujęcia, mm -hmm. których nie spodziewasz się z sturu, mm -hmm. żeby zobaczyć. Ale, ale wiesz, dlaczego, dlaczego ja o tym, dlaczego ja tak o tym myślę? I yy, powiem wam, jakby co skłoniło mnie w ogóle do tej, do tej dyskusji. To, że Marcin podczas wyprawy do, 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 do Kirgistanu, podczas tego bikepackingu, i teraz Mateusz, który jedzie do Dakaru, mają ze sobą mikrofon. Ma Marcin ma ze sobą mikrofon, Mateusz ma mikrofon. To, co ja jestem w stanie usłyszeć, jak oni tam rozmawiają, ten ambient, mi tak strasznie brakuje do tego obrazka. Wiesz, że jakby ja słyszę, jak oni jedzą, tam ciocia coś tam opowiada, jadą samochodem, słuchać jakąś, jakąś muzykę, jakiś kazachski hip-hop. No nie wiesz, jakby to, ten, to, to, co dociera do mnie dźwiękowo, buduje mi w głowie natychmiast, może, może to jest kwestia Nagle mojego mózgu. Czy ci no, nie? słowne nagranie, tak naprawdę, tak. Na wycieczki. I wiesz, i to, że Marcin opowiada o tym, że słyszysz ten ambient, mnie strasznie, ja, mnie, mnie strasznie brakuje obrazka wtedy, no nie? I wiesz, i dlatego to jakby stąd się bierze trochę moja, moja ambicja, i stąd rozmawiamy o tym, żeby dobudować do podcastu jakieś takie mi, mikro ujęcia albo treści wideo, bo wydaje mi się, że to z czasami słuchaczom może tego po prostu brakować. Nie? Że, że właśnie, właśnie dobry, fajny, ciekawy obrazek. Tak, no. Nie, dobry obraz broni się sam. Jest taka, taki frazes, można tak powiedzieć, że to jest frazes. Ale jest w tym wielka prawda, że jak masz naprawdę fajne obrazki i połączysz je jeszcze z dźwiękiem, aha, jak dojdzie do tego jeszcze historia za tym wszystkim, to masz filmy, które ludzie wspominają latami. Mhm. Jest film z Wisły, Wisły Pierwszej Wisły, tak. Wisły 1200. I on jest naprawdę fajnie jakościowo zrobiony, zwłaszcza jak na polskie warunki. Ja go obejrzałem kilkadziesiąt razy. Bo to jest super zrobiona relacja z maratonu. Taka z... Mara relacja, która inspiruje ludzi, bez względu na to, czy lubisz ten maraton, czy nie. Czy lubisz organizatora? No tak jakby parę osób hmm. myślę, że przez ten film jest, no, pojechało. Tak jakby się weather to scratch. Tak, to jest kolejny materiał. Horses, Ta, ale weather to scratch dla mnie jest niesamowite. To jest, to jest film o tym, jak ludzie odpadają. Tak, ja ten film... O tym filmie opowiadałem znajomym, którzy nie jeżdżą na rowerze, kilkudziesięciu. Mówię, słuchaj, to jest niemożliwe, co się tam wydarzyło. Mówię, to, co widzisz na tym materiale, pokazuje ci, bo możesz to, o tym słyszeć. Ale jak zobaczysz mm -hmm. te warunki, te spuchnięte dłonie. Wiesz, ja to widziałem na dużym ekranie w Klinie pod baranami. I ja po prostu, wiesz, jakby brażenia. obejrzałem, coś też ciekawe, Jest to w rękawiczkach do, do mycia Tak, było, że jak było... zobaczyłem ten film na, na laptopie... To tak, no, nie, nie wybrzmiewa, nie wybrzmiewa. Jak zobaczyłem go na dużym ekranie, to mi się sobie kury, to jest zupełnie, to jest zupełnie inne doświadczenie wtedy, nie? Więc ja myślę, że my czasami, to jest taka moja myśl, że my czasami, jak jesteśmy skupieni na tych małych ekranikach telefonów, nam się pole widzenia. To, to my chcemy szybko, a no dobra, no pojechał, wyjechał i tak dalej i nie damy temu czasu. A w kinie to było właśnie to, że Moja uwaga jest poświęcona tylko i wyłącznie na to, że żeby skonsumować ten treść. Do przodu filmu, tak. bo ta scena to... jest nieatrakcyjna. Odpowiadasz sobie sam w tym momencie na, swoją, na swój film, który wstawiłeś o mediach, że lepsze są media w klimacie slow food. Te, które do nas docierają. Robione wolno, konsumowane wolno, wybierane, tak, dobierane, selekcjonowane. Nie? To, co jest na szybko, na, na telefonie w formie fast foodu, jest takim właśnie medialnym fast foodem. On nas może zapchać, ale szczęścia z tego nie ma na dłużej. Gdzieś frytki, popijesz kolo i dalej jesteś głodny, nie? Tak. No i takie bardzo często też mają media. Są takim fast foodem, zapychaczem, który nie wnosi nic do naszego życia. Dlatego my o nich też szybko zapominamy. Cieszę się, że robimy podcast ponownie dlatego. Bo jak widzę, widzę po odsłuchaniach, ludzie słuchają. naprawdę pewno wiadomości, że ktoś wrócił do pierwszego. Zaczął teraz słuchać, słuchał do tyłu. I cofnął się dwa lata. I cofnął się do pierwszych odcinków. Co jest. No, kurczę, 100 kilkanaście odcinków wysłuchać to szacun. Dobrze. Do czasu. Dziękuję wam bardzo. Myślę, że, że, że będziemy kontynuować, to ja sam chcę spróbować robić, robić lepsze media. Mam nadzieję, że. Trochę, trochę twórców, których ja też cenię, bo na przykład no, no Janek Piątkiewicz, no nie, nie zabierzecie mu tego, że potrafi robić ładne obrazki, potrafi je robić ładnie. Tak, Janek się stara, fajnie. to trzeba mu oddać i stara się to robić na poziomie lepszym niż konkurencja, tak. która jest na, jakby w Polsce. Ma też swoje ograniczenia, tak jak mówiłeś, logistyczne, no bo jednak nagrywa hmm. na rowerze, a to dużo zmienia, jeżeli nie masz samochodu produkcyjnego, który jedzie przed tobą, czy za tobą, człowieka tak. z kamerą. I z, pro, z profesjonalnym sprzętem, mhm. to samemu w pojedynkę jest trudno zrobić takie limitowane do tego, co może wziąć w kieszonkę. Mhm, tak. tak, ale wiecie co, ja myślę, że to jest fajne, fajne do tego, że, fajny odcinek do tego, że jak my spróbujemy robić jakieś media, to też z taką prośbą, żeby, żebyście nam, drodzy słuchacze dali, dali feedback, żebyście dali nam informacje, czy jakieś wstawki wideo, czy to, co wstawiamy w tej chwili w nasze kanały. Czy to jest coś, co dla was niesie jakąś wartość, czy jest inspirujące, czy, czy chcielibyście, czy żeby, żeby to było spokój? wideo, czy może siedźmy, gadajmy <gadajcie> i wystarczy. Super, dziękuję wam bardzo. Myślę, że to jest fajna inspirująca, fajna, inspirująca rozmowa i co, na pewno wrócimy do tych mediów, bo to nie jest tak, że one nam nagle zejdą z zainteresowania. Dziękuję bardzo. Dzięki. Produkcja oryginalna Earborn Media.